Maren, dopiero co w sobotę wróżyliśmy Wiktorii sukces, no i proszę, oto on. Jest, zwycięstwo. Bardzo się cieszę, dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. A najbardziej gratuluję oczywiście Wiki, mojej kochanej, że stanęła na podium i reprezentuje nas na arenie międzynarodowej już teraz. Czy ty w ogóle oglądałeś Eurowizję, czy tak potem już kątem oka? Nie miałem okazji oglądać jej na żywo, bo przygotowywaliśmy się do The Voice of Poland edycji 10. Natomiast oczywiście teraz już jestem na bieżąco dzięki magii internetu, no jestem bardzo dumny z Wiki. A czy mieliście jakiś kontakt z Thompsonem z Wiki? Jakieś chociaż dzwonienie, czy tam na Instagramie, czy coś tam? Oczywiście, no, na Instagramach piszemy do siebie, gratulujemy, wysyłamy sobie serduszka. Ja jestem bardzo przede wszystkim dumny, po drugie moja intuicja mi podpowiada, że tak się może wydarzyć. No to jest wielkie szczęście dla niej przede wszystkim, dla nas wszystkich Polaków. Planujecie może z Wiktorią, nie wiem, nagrać coś, jakieś tam coś? No my jesteśmy zawsze otwarci na jakiekolwiek kolaboracje. Myślę, że Wiki ma teraz jeszcze z tą wygraną tyle na głowie, tyle zobowiązań, tyle wywiadów, tyle utworów do nagrania, że tylko czekać i się cieszyć, jak rośnie w siłę. Ale za chwilę startuje The Voice Kids kolejne. Oczywiście. No i kogo tam w drużynie są? No mamy perełki kolejne. Na przykład naprawdę te dzieciaki zaskakują z każdym sezonem. No, na razie jestem mentalnie i emocjonalnie na finale The Voice of Poland 10. Za tydzień mamy wielki finał w sobotę. Świetne utwory, naprawdę doskonali artyści reprezentują każdą z naszych drużyn. No, a później w grudniu wjeżdża Voice Senior, z tego co mi wiadomo, no i od stycznia zapraszamy na The Voice Kids.